To jest Edyta. Jest w związku z Danielem już od 3 lat. Daniel oświadczył się jej i ona się zgodziła na ślub, ale teraz zastanawia się, czy na pewno dobrze zrobiła. Z pomocą przychodzą jej przyjaciółki i rodzina. To super, że wychodzisz za mąż, mówi mama Edyty. Masz już swoje lata. Nie ma co szukać nieskończoność. Daniel to dobry chłopak. Jaka ty głupia jesteś, podpowiada koleżanka. Już tyle lat jesteście razem, a ty się zastanawiasz? Bierz ten ślub, bez gadania, mówi. Tylko dziadek, który kątem ucha słyszał, o czym Edyta rozmawiała z mamą, wziął ją na bok i powiedział: dziecko, ty się lepiej dobrze zastanów nad tym ślubem. Zwłaszcza jeżeli już teraz masz wątpliwości. To, że jesteście już tyle czasu razem i za bardzo się nie kłócicie, wcale nie oznacza, że już musicie być razem do końca życia. Posłuchaj, co ci mówi twoja intuicja. Bo jak nie będziesz jej słuchała, to skończysz tak jak ja, z babką. Niedawno nagrałem wideo, w którym mówiłem o pułapce gonienia za namiętnością, czyli pułapce gonienia za ciągle nowymi partnerami. Ale na tym wideo chciałbym przyjrzeć się temu problemowi z zupełnie innej strony i zmienić trochę perspektywę patrzenia. Zachęcić cię, żebyś zastanowił się, czy przypadkiem nie jesteś ze swoim partnerem tylko dlatego, bo wpadłeś w pułapkę konsekwencji, bo już się do niego przyzwyczaiłeś i tak naprawdę nawet nie ma za bardzo o co zerwać. Zachęcam cię, żebyś wsłuchał się w głos swojej intuicji i zadał sobie 3 pytania. Czy chciałbyś, żeby twój syn albo córka był taki jak twój partner? Czy chciałbyś, żeby twój syn albo córka miała męża lub żonę takiego jak twój partner? Wyobraź sobie, że się rozstajecie i po roku oboje jesteście w nowych związkach. Co czujesz, wyobrażając sobie to? Czy czujesz ulgę? Czy może wręcz ciężko ci sobie to wyobrazić? Te pytania powinny pomóc ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy twój związek ma przyszłość. Ale często odpowiedź nie jest jednoznaczna. W takiej sytuacji zastanów się, co ty możesz jeszcze zrobić, żeby twój związek był lepszy. Może problemem jest to, że nie pracujesz nad swoim związkiem i pozostawiłeś go samemu sobie. Może pośrednio to przez ciebie twój partner jest bardzo zazdrosny, bo okazujesz mu za mało uczuć i on nie ma pewności, czy chcesz z nim być. Może twoja relacja nie jest w najlepszej kondycji, bo jesteś za bardzo roszczeniowy. Mówisz swojemu partnerowi, jaki ma być, co ma robić. Stosujesz zakazy i nakazy. Może nieświadomie złamałeś równowagę uczuć i przytłoczyłeś swojego partnera zbyt dużym zainteresowaniem i oczekiwaniami. Jeżeli chcesz przyjrzeć się bliżej temu, jakie twój związek ma szanse na przetrwanie, to kliknij tutaj i rozwiąż w 100% darmowy test. A jeśli chciałbyś zdobyć znacznie więcej informacji na temat tego, jak budować szczęśliwy związek, to zachęcam cię do skorzystania z mojego kursu Jak budować i naprawiać związek, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. A po więcej tego typu filmów zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo dzięki temu dużo łatwiej trafisz na każde kolejne nagranie. A ja pozdrawiam cię serdecznie z Tajlandii. Do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marek.